W swoich szeregach skupiamy gdzieś około 150 słuchaczy, dla których mamy bardzo, bardzo bogatą ofertę programową. Ta oferta jest ciągle wzbogacana, ciągle modyfikowana, dlatego że nasi słuchacze są słuchaczami bardzo wymagającymi. Możemy sprostać tym oczekiwaniom dzięki wspaniałej grupie liderów, którzy prowadzą sekcje. Mamy tych sekcji kilkanaście. Są to między innymi sekcje języków obcych. Nasi słuchacze uczą się języka włoskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Uczestniczą w zajęciach na basenie, uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Mamy również sekcje gier towarzyskich, jest sekcja turystyczna, jest szkoła babć. Nasi liderzy wywodzą się właśnie z grona naszych słuchaczy. Rodzą się jakieś nowe pomysły, stwierdzamy, a może by taką sekcję właśnie w tym momencie utworzyć. Jest lider, tworzymy. Także cel jest taki, żebyśmy się, broń Boże, nie nudzili, żebyśmy w tym wieku, mówiąc kolokwialnie, dojrzałym, czuli jeszcze potrzeby zdobywania wiedzy, rozwijania się. Hasło, jakie nam przyświeca, to niczego nie muszę, wszystko mogę. Co jakby w obecnej sytuacji jest troszkę utrudnione, ale mamy nadzieję, że przyjdą te czasy bardzo szybko, kiedy znowu to hasło będzie nam mogło przyświecać, kiedy znowu bardzo aktywnie i twórczo będziemy mogli realizować swoje pasje. Jednym z takich naczelnych haseł naszego Uniwersytetu Knorowskiego, Uniwersytetu III wieku, jest motto wyjęte z pism Seneki: Sola ratio perfecta beatum facit. Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. I to pryncypium stanęło u podstaw organizacji wykładów. Wykłady te staramy się robić raz w miesiącu. Sala prawie zawsze jest pełna. Staramy się przekazać słuchaczom, po pierwsze, najnowsze wiadomości naukowe. Poza tym przekazujemy wiedzę historyczną o Śląsku, o naszych terenach. Niestety, słuchajcie, my się poprawimy następnym razem. To techniczne, wiecie, to straszne. To nasza siedziba, prawda? O, tu ładnie zaczęliśmy, teraz to będzie ślubowanie. Bardzo proszę o powstanie. Samorządowi miasta Knurowa, szanowni radni wojewódzcy, szanowny panie dyrektorze generalny Adamie, szanowny panie prezesie ze słuchaczami, uczestnikami Knurowskiego Uniwersytetu III wieku. Bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć, w ważnym wydarzeniu i w tej całej historii, bo myślę, że byśmy to bardzo mocno skrócili, jakbyśmy mówili tylko o 9 miesiącach. Myślę, że ta historia, którą państwo przedstawiliście, jest piękna, jest długoletnia. Tutaj na ręce pani kierownik składam wyrazy uznania i podziękowania za ten trud, który pani włożyła w pracę, że dzisiaj pan prezes może pięknie to dalej kontynuować i robi to z wielką wprawą i z wielkim dziękiem, panie prezesie, moje ukłony i szacunek za to, co pan robi. Drodzy państwo, oczywiście do wszystkiego muszą być ludzie. Państwo poznaliście tych najważniejszych, którzy kierują, którzy pracują, dzięki któremu państwo możecie uczestniczyć, ale no dzięki państwu uniwersytet może funkcjonować, bo przychodzicie na wykłady, uczestniczycie w tych zajęciach i z całego serca wam za to dziękuję, bo nie ma nic ważniejszego niż aktywność osób starszych. A was tak troszkę no musimy do tej grupy zaliczyć, choć
jako słuchacze jesteście wszyscy bardzo młodzi. W naszym ministerstwie oczywiście wspieramy naszych seniorów i jakby w trzech grupach, bo tutaj najważniejszą rzeczą to jest wsparcie materialne, które wspieramy seniorów przez różne programy i też działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, czy dalej będziemy podejmować, bo już też nowe rozwiązania dla seniorów są przygotowane, czy to 13. dodatkowa emerytura, czy w tym roku 14. emerytura, czy do tego, tak już uchwalona w Sejmie, emerytura bez podatku do kwoty 2500 zł, ale też ten drugi komponent, który Państwo tutaj reprezentujecie, czyli aktywność osób starszych, bo to jest niesłychanie ważne, żebyśmy wzajemnie sobie mogli pomagać i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu publicznym. Jeden z programów, który jest dofinansowany z naszego ministerstwa w programie Aktywni Plus właśnie dotyczy takiej sytuacji, gdzie Państwo mogą uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że możemy z programu Aktywni Plus również tutaj wasze środowisko zasilić. Program Aktywni Plus na kolejne 5 lat będzie kontynuowany. To jest program skierowany do organizacji pozarządowych, dlatego możecie z tego programu skorzystać. To jest 40 milionów złotych w tym roku. W ciągu 5 lat to jest 200 milionów złotych. I drugi program, który też jest bardzo potrzebny, to jest program skierowany do samorządów, na tworzenie klubów seniora, dziennych domów seniora, też na wspieranie aktywności osób starszych. W tym programie rocznie to jest 60 milionów złotych, a w ciągu 5 lat to będzie kolejne 300 milionów złotych, które będą właśnie na wsparcie osób starszych. I trzecią grupą, którą musimy otoczyć wspólnie razem opieką, to są osoby niesamodzielne albo osoby, które potrzebują takiego wsparcia, bo to jest niesłychanie ważne. Jak Państwo są aktywni, to też w ramach tej aktywności między sobą niestety się możecie wspierać, ale też widzicie wokół siebie osoby, które są samotne, którym trzeba pomóc. Ale są też osoby niesamodzielne, które muszą otrzymywać pomoc państwa, pomoc samorządu i tutaj wspólnie razem, bo nie da się inaczej tego robić, również z organizacjami pozarządowymi, takie wsparcie musi być udzielane. Zarówno poprzez programy, ale również przez wsparcie finansowe, które jest realizowane, czy program w waszym mieście może być realizowany, choćby program Opieka 75+, skierowany na wsparcie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, który może być realizowany, czy inne programy, z których warto skorzystać, bo te programy są skierowane właśnie dla wspierania osób starszych. Także bardzo się cieszę, że korzystacie z tych programów. Dziękuję tu panu prezydentowi, jego służbom za to, że umieją z tych programów korzystać. Państwo, że w stowarzyszeniu są osoby, bo tak tutaj pani kierownik powiedziała, jak przychodziłem do ministerstw, ale do pracy w parlamencie, to też moim marzeniem było, żeby mniej biurokracji. No, jak pracujemy, to trochę inaczej to wygląda, już są środki europejskie, to już w ogóle jest bardzo ciężko z rozliczaniem, dlatego muszą być osoby, które napiszą dobry wniosek, które później potrafią ten wniosek dobrze rozliczyć i myślę, że tutaj z tym nie ma problemu. Cieszę się, że tu jestem wśród was. Jakaś tam malutka cząstka w mojej rodzinie z Knurowa też płynie, bo mam zięcia z Knurowa, także tym bardziej mi jest miło, że tutaj mogę wśród państwa powiedzieć. Z drogim moim przyjacielem Adamem, waszym prezydentem, znamy się może nie od 100 lat, ale od 40, także bardzo się cieszę, że również tutaj mogę się uczestniczyć. Panu prezydentowi bardzo dziękuję za zaproszenie. No i życzę, aby kolejne wasze spotkania, wykłady, bo wiem, że zaraz będzie wykład, były dla was bardzo interesujące i pożyteczne, bo to jest ważne. A tak po ludzku życzę wam wszystkim zdrowia i wam i waszym rodzinom wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem tutaj być. Po tym takim okresie covidowym to wszyscy potrzebujemy oddechu, potrzebujemy spotkań i potrzebujemy takiej po prostu radości bycia ze sobą. I dla mnie to też jest bardzo, bardzo takie fajne i ciepłe spotkanie, ponieważ no, kiedy tak patrzę na Was, no to nie jest Kaś. To jest UNOS, tak? To my tu stąd jesteśmy i naprawdę dumna jestem, że macie tyle energii, że wam się chce, szczególnie Tomku, tobie chciałam złożyć ogromne gratulacje, bo wiecie, tak jechałam i w głowie sobie układałam, ile lat my się znamy, 90
rok, pierwsza Rada Miejska w Knurowie. Wcześniej też, bo przecież Regina, pani doktor, leczyła moje dzieci, więc... O Boże, kochany, przepraszam. Przepraszam, to z emocji wszystko, tak? To wszystko z emocji. I tak, jesteśmy tutaj razem. Ja zaczęłam o Tomku, bo naprawdę takiego społecznika i takiej osoby, która oddaje swój czas ludziom, to no, ze świecą szukać. Ale tak sobie myślę, że wszyscy tutaj jesteście trochę właśnie takimi ludźmi. Rok akademicki 2021-2022 otwarty, a ja życzę, żeby nie dać się chorobom przede wszystkim. Zaszczepcie się, ja jestem po 2 szczepieniach, czekam na trzecie, to bezpiecznie będziemy mogli się spotykać. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, ale też takiej energii, pomysłów i wspaniałego działania jak do tej pory, jeszcze lepszego. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem je naprawdę z dużą radością. Ja myślę w ten sposób, że tak śledząc wskaźniki demograficzne, no to właściwie wszyscy jesteśmy pewni, że studentów uniwersytetów trzeciego wieku będzie coraz to więcej. To jest pewne. A zatem to przedsięwzięcie, które ma już swoją historię, nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jest niezwykle pożądane, pożyteczne, atrakcyjne. Wasza oferta kierowana do środowisk ludzi dojrzałych, seniorów, jakkolwiek zwał, ona jest po prostu wielką wartością, bo to, co widzieliśmy i to, co my w Knurowie obserwujemy na co dzień, no to zachęca, to motywuje ludzi, by nie pozostawali w domu, by to nasze życie w dużej mierze zdemolowane przez koronawirusa odtworzyć i jeszcze rozwijać i budować. Stąd troska o kondycję fizyczną, psychiczną, rozwój intelektualny, o tężyznę fizyczną. No więc to są wielkie, wielkie sprawy. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jesteście wielką wartością tego miasta. Kiedy pani starosta Ewa Jurczyga zapowiedziała tutaj publicznie, że pomysły są nadal i pewno, zresztą umówiliśmy się publicznie na kawę, no pani Ewo, ty powiedziałaś, że wypijemy kawę rezygnując z ciastka. Ja to oczywiście przyjmuję, ja znam swoje miejsce w szyku, otóż ciastko dostał minister. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, skoro Knurów to i Pilchowice, i dalej Gierałtowice, Sosnicowice. Ja akurat przybywam z gminy Pilchowice z serdecznymi pozdrowieniami od wójta tej gminy, pana Macieja Goguli, który przygotował bardzo obszerny list, ale bacząc na zacnych gości i tyle słowa, tego listu nie będę odczytywała. Powiem coś od serca. List złożę na ręce pana prezesa. Szanowni państwo, pamiętam ten dzień, kiedy do gminy Pilchowice zawitał pan prezes w towarzystwie pani Barbary Bąk i zapytali wójta gminy, czy zechcemy włączyć się w współpracę. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na pozytywną odpowiedź. Z radością wstąpiliśmy i muszę powiedzieć z tego miejsca, że państwo niesamowicie wpisaliście się również czasowo, ponieważ u nas znaczna grupa, duża grupa seniorów ostatnimi czasy brała udział w kilku edycjach takiego kursu z komputerem na ty, więc nie są wykluczeni cyfrowo. Teraz mamy nadzieję, że przystąpią do państwa grona i żeby z tego miejsca nie pozostać takim gołosłownym i bez żadnego giftu nie przyjechać z gminy Pilchowice, to mam tu dla państwa taki voucher na bezpłatne użytkowanie sal gminy Pilchowice w roku akademickim 2021-2022. Serdecznie zapraszam do gminy Pilchowice. I powiem coś jeszcze, a drugim prezentem jest to, co wymyśliłam dopiero siedząc na tym krześle. Ograniczymy państwa biurokrację, mianowicie
Jeśli chodzi o tę salę, wystarczy krótki telefon do naszego gminnego ośrodka kultury. Pan dyrektor na pewno znajdzie miejsce i czas. Serdecznie zapraszamy. Panie prezesie, panie ministrze, szanowni samorządowcy na czele z panem prezydentem miasta, szanowni słuchacze, szanowni goście. Ja chciałem w pierwszej kolejności podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Każdego uniwersytetu najważniejsze, w zasadzie jedyne święto, które jest, to jest inauguracja roku akademickiego. Tym bardziej dla mnie jest to wielki zaszczyt uczestniczyć i wielka radość, no bo jestem w swoim mieście i bardzo cieszę się, że takie wielkie dzieło jest właśnie tutaj. Wszyscy z Knurowa są, no proszę. Szanowni Państwo, tak przez chwilę na samym początku, jak tak zerknąłem na panią wiceprezes, a pani wiceprezes dla mnie to pani dyrektor, to zaraz mi się przypomniały lekcje historii. Ale chciałem uspokoić bardzo pozytywnie. To tylko jest dowód na to, jak kwestia kształcenia od samego początku i teraz widząc, jak pani wiceprezes spełnia się, bo ja między innymi jestem historykiem, więc musiała pani dyrektor dobrze zasiać ziarenko, że zdecydowałem się między innymi na ten kierunek. Ja oczywiście słuchaczom życzę samych sukcesów, przede wszystkim osobistych, zdrowia. I życzę również, aby w tym roku akademickim, co do zasady w zasadzie, to przede wszystkim tematy były wyczerpane, a nie słuchacze. Bardzo dziękuję. To oczywiście w drugim kierunku też. Także... Koleżanki i koledzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie, przywożę wam życzenia i pozdrowienia od studentów z Czerwionki. Państwo pozwolą, że odczytam. Ja mam krótki list, więc pozwolę sobie go odczytać. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie. Serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za podejmowanie działania na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji społeczności osób dojrzałych. Życzymy wszystkim osobom skupionym wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach, spełnienia marzeń, nieustającej radości z życia i dużo siły, by każdego dnia stawiać kolejny krok i ruszać zawsze z uśmiechem naprzód. Wszystkiego najlepszego. Pan reprezentuje, Bartłomiej Kowalski reprezentuje Sejmik, a była z nami na Silver Run, pan radny też był, ale była pani marszałkini, Izabela domagała. Fantastycznie, że zostaliśmy przez nią przyjęci. Bardzo proszę. Ja właśnie mam krótki list od pani Izabeli na tą dzisiejszą okoliczność. Ja niestety nie jestem z Knurowa, jestem z Gliwic, ale zawsze jak jestem w Knurowie, to się świetnie tutaj czuję i myślę, że może kiedyś tutaj znajdę swoje miejsce właśnie w tym mieście również. WTW. Pewnie na to czas też przyjdzie. Szanowny panie prezesie, dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gratuluję aktywności, która odpowiada na potrzeby społeczne i edukacyjne seniorów. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest widocznym pomostem łączącym pokolenia, a jej słuchacze mogą odnaleźć się w dynamicznie ewoluującym świecie pełnym nowych technologii i wiedzy. Dzięki Uniwersytetowi seniorzy mogą skutecznie kreować rzeczywistość i stawać się liderami lokalnych społeczności. Uniwersytet sprzyja indywidualnemu rozwojowi poprzez edukację, jak też dzięki zdobywaniu nowych umiejętności. Jestem przekonana, że Państwa młodzieńcza energia, chęć i zapał do podnoszenia poziomu wykształcenia, rozwijania swojej osobowości będą pozytywnie oddziaływać na Państwa rodziny i znajomych. Z okazji inauguracji roku akademickiego składam Państwu życzenia wielu udanych inicjatyw, ciekawych, inspirujących spotkań oraz dużo zdrowia i sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Życzę zapału i niesłabnącej energii, tak aby każdy student Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odniósł sukces, którego miarą będzie osobista satysfakcja i realizacja marzeń.
Równocześnie zachęcam Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu Śląskie dla Seniora. Proszę Państwa, PC Polskim Czerwonym Krzyżem w Knurowie kierujemy. O. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mam wielki zaszczyt tutaj spotkać się z Państwem. Nie będę Państwu zabierał dużo czasu, natomiast z uwagi na to, że będziecie Państwo mieli nowy sprzęt, to ja chciałbym się troszkę dołożyć do tego nowego sprzętu i chciałbym tutaj przekazać na ręce mojego przyjaciela, pana doktora Tomka, komputer dla Państwa nowy, żebyście Państwo mieli na czym pracować, mam nadzieję, że się przyda. No i co, panie prezesie, to było. Proszę, niech służy, niech służy. Jak gdyby szczęśliwy, przyjechałby tutaj pan prezes Paweł Kobryński, gdyby nie jego żona, ona ma dzisiaj urodziny. Fajny Polak! Polak, Polak, niech żyje! Ile tego, popatrzcie, jak, ile tej pracy. Mikrofon do ręki. UTW dziś łączy nas, UTW nauki czas. My studenci, chociaż wiek już przyprószył czasu bieg, lecz energii tyle mamy, że drzwi wiedzy otwieramy, więc młodzieńczą werbą w trzeci wiek. Więc młodzieńczą werbą w trzeci wiek. Wiwat uniwerek nasz, wiwat też liderów straż, wiwat cały zarząd nam, wiwat wykładowców stan. Wytrwałości wam życzymy, w poświęceniu się łączymy. Student U to wielki pan, student UTW to wielki pan. Proszę Państwa, króciuteńka część artystyczna, ponieważ mamy już się tworzy część chór i tak dalej, wszystko się tworzy. Maria Schreter, bardzo proszę, ze swoją ekipą na scenę. Najpierw, proszę Państwa, pożegnamy lato piosenką Lato pachnące miętą, a następnie powitamy rozpoczynający się rok 2021-2022 piosenką O nas i dla nas, czyli studentach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przebiegły galopem i spody kopyt wytrysnęły kwiaty. Żaby w zaprawce rozpaliły ogień, na niebie księżyc pozapalał gwiazdy. Nad brzegiem zawód uchwalnych krzyczaje, owiany mocną wolą tataraku. Patrzyłeś gwiazdy na samym dnie strachu. Mówiłeś do mnie, że przemija lato, lato pachnące miętą, lato koloru mali, lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek, lato. Zacawce wygasiły ogień i ciemne góry przesłoniły gwiazdy. Z nad brzegu stawu naleciał.
umrzeć, a znów zamieram w woli tataraku. Mówiłeś do mnie o daleki i obcy, że przeminęło chyba nasze lato. Lato pachnące miętą lato, koloru mali, lato zielonych lasów, lato kukułek i czaje. Lato pachnące miętą lato, koloru mali, lato zielonych lasów, lato kukułek i czaje. Szymborskiej pod tytułem Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem. Lubi się komplementy, kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem. I nie wiem. I trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Druga kropla to definicja sprawiedliwości według poety księdza Jana Twardowskiego pod jakże znamiennym tytułem Sprawiedliwość. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości,
Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i tego, czego nie mam. Nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień. Ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce wychłodło. List przybliża, bo inny oddala. Nierówni potrzebują siebie. Im łatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Tych wieczorów, które przed nami w bliskiej przyszłości, zaprezentujemy śpiewkę z teatrzykiem Szła babeczka do laseczka. A
mam nadzieję, że Państwa tym tematem nie zanudzę. Na pewno, gdyby to wiele lat wcześniej zapytać kogoś o koronawirusy, to nie byłoby to tak popularne jak obecnie. Też oglądałem niedawno taki film dokumentalny z epidemii, praktycznie z pandemii grypy z 1918 roku, gdzie były pokazywane sceny, gdzie ludzie nie podawali sobie rąk, gdzie no, cały szereg innych zachowań takich, gdzie zamykano drzwi, nie puszczano nikogo, a jak Państwo teraz widzicie, mamy to na co dzień. Może troszeczkę już wszyscy się przyzwyczaili, ale nie oznacza, że to ryzyko już znikło. Jeżeli chodzi o temat koronawirusy, zatytułowałem od przeziębienia do COVID-19, dlatego że te wirusy, one były odkryte w latach 60. Do tego jeszcze wrócimy za chwileczkę. Natomiast nikt nie chciał się nimi interesować, dlatego że były odpowiedzialne za bardzo łagodne przebiegi zakażeń.